Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o budowie nowego budynku, nowej inwestycji, często zastanawiają się, jaką technologię wybrać. Czy budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, czy budynek w technologii szkieletowej z lekką układziną w postaci płyt warstwowych. W tym odcinku postaram się naświetlić kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tego typu decyzji. Budynki wznosimy po to, żeby odseparować część wewnętrzną od warunków zewnętrznych. Od upału i mrozu, jeżeli chodzi o temperaturę, od opadów atmosferycznych i oczywiście od hałasu. Aspekt chronienia się przed dziką zwierzyną już w dzisiejszych czasach nie jest tak istotny. Budynki mieszkalne, biurowe, produkcyjne, magazynowe, wszystkie mogą być wykonane w obu technologiach, zarówno murowanej, jak i szkieletowej. Bardzo często inwestorzy boją się technologii szkieletowej, boją się konstrukcji stalowej, niepotrzebnie. Jest to bardzo prosty montaż, bardzo szybki. Jakie aspekty powinniśmy wziąć pod uwagę, rozpatrując te różne technologie? Pierwsza to są oczywiście koszty. W tym wypadku dużej różnicy nie ma. Według informacji, które uzyskałem, rozmawiając z kolegami z branży, koszty wzniesienia budynku biurowego, czy produkcyjnego, czy magazynowego w technologii szkieletowej i w technologii tradycyjnej, murowanej, są mniej więcej na tym samym poziomie. Oczywiście ceny materiałów budowlanych podlegają pewnym wahaniom, więc czasami to jest 0,5% w lewo bądź 0,5% w prawo. Natomiast generalnie koszty takiej inwestycji są absolutnie porównywalne. Ten aspekt zatem nie ma tutaj największego znaczenia. Drugim, bardziej istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest czas trwania budowy. Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, którego wznoszenie może zająć 7 miesięcy, w technologii szkieletowej zabierze zaledwie około miesiąca. Jakie to ma znaczenie? Kapitalne. W przypadku budynków produkcyjnych, budynków magazynowych, budynek w technologii szkieletowej może być błyskawicznie przekazany do użytkowania. On bardzo szybko zaczyna na siebie zarabiać. Możemy uruchamiać produkcję, możemy montować maszyny, możemy wprowadzać materiały do magazynu. On już zaczyna na siebie zarabiać w czasie, gdy budynek w technologii tradycyjnej będzie jeszcze cały czas wznoszony. Pamiętajmy, że tutaj część wykończeniowa zdecydowanie zabiera większość czasu. Mówimy o ociepleniu, mówimy o wykończeniu elewacji, czyli tych elementach, które w przypadku budynku szkieletowego nie mają miejsca. Budynek w technologii szkieletowej jest montowany. Gotowe elementy konstrukcyjne i okładzinowe przyjeżdżają na budowę i są składane jak z klocków Lego. Trzecim aspektem, bardzo istotnym, który muszą wziąć pod uwagę przede wszystkim inwestorzy operujący w niektórych branżach przemysłu, planujących budowę obiektu produkcyjnego, jest technologia. Są pewne aspekty związane z samą technologią wznoszenia obiektu. Technologia szkieletowa to technologia sucha. To jest zwykły montaż, konstrukcja, okładzina, wkręty. Tutaj wody, wilgoci nie mamy. Natomiast budynki wznoszone w technologii tradycyjnej to są budynki w technologii zdecydowanie mokrej. Tutaj hektolitry wody zużywa się do tworzenia zaprawy, do wylewania betonu, do tynkowania itd. W pewnych obszarach produkcji, na przykład produkcja drzewna, produkcja farmaceutyczna, tam gdzie warunki produkcyjne muszą być kontrolowane, poziom wilgotności, wybór technologii może mieć kapitalne znaczenie.